No dobra, cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, tu są Acebir, a dzisiaj sobie zagramy Marvel Spider-Man Remastered. No i tak, kontynuujemy sobie te misje główne. Więc mam już wszystkie kostiumy, jakie się da maksymalnie, na 100%. Reszta to jest DLC, niestety. Więc poczekamy, zobaczymy co i jak. O, jest Martin Lee. Negatyw, tylko jak on miał to? Nie, Martin Lee, jak go nazywam. Dobra. Okej. Jest i Norman Osborn. Normanik. Dobra, po cichutku da się. Muszę się uporać z tymi demonami, zanim pójdę do laboratorium. Pora rozwalić snajperów. Snajperów? Faktycznie. Czekaj. Masz teraz. Pora rozwalić snajperów. Dobra, bo źle się skupiłem i po prostu poza widokiem. To jest poza widokiem, kolega? Poza widokiem. Nara. Dobra, mamy ci jeszcze tu jakiegoś snajpera? Tam coś jeszcze jest u góry. Proszę, jeszcze jakiś tu skurczybyk jest. Nara, kolego. Dobra. Muszę szybko przedrzeć się przez te demony, zanim Lee zdobędzie surowice. Nie, on poczekaj, oj tak. To nie ja, a... Poza widokiem. Tylko nie chrap. Dobra. Co ci tam debile robią? Dobra, tu jest dwóch. Łatwiej będzie z nimi walczyć, jeśli się rozdzielą. Pytanie, czy mi to trafi dobrze? Idealnie. Jeden tu. Co? Ja... Nara. Dobra. Podejdź tu. No debil. Twoi ludzie niczego nie załatwią, bo zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałam cię, bohaterze. No, ona mi zaś grozi. Nara. Odpocznij sobie. No jeszcze tu skurczybyk jeden jest. A tamten biedaczek. Demony wgryzły się w szeregi Sable. Jest na wojennej ścieżce. Dobra. No to co, wchodzimy teraz, nie? Sable spełniła swoją groźbę. Ci goście raczej nie będą chcieli współpracować. Ja... Mam dość, Spider-Manie. Koniec gnębienia naszych agentów. Myślicie, że ja załatwiłem waszych kumpli? Chyba żartujecie. A my wkurzacie, nie? Dobra. Tobie podziękujemy, jetpacku. Tobie też. Tak wiecie, rzucać, czymś i się skończy latanie. Dawaj! No. No i pożegnany typ, no. O nie, jeszcze z tych skurczybyków wyzwali. Te wieżyczki działają, czy nie? Nie.
Nie wejdziesz do środka, dopóki ich nie zepsujesz, no. Na pewno. Dobra, dawaj. Sam się powalczy na ziemię. Naprawdę ci z Sable mogliby mi trochę odpuścić. Powinniśmy działać razem. W sumie też fakt. Zobaczymy co jak. Który tu skurczy byk? Ty skurczy byku zaserany. Dobra. Sable i demony z głowy. Teraz do środka zalij. No. Tylko pytanie o to wszystko? Tak mam, dobra. To co chciałem. Matyni? Kuźwa, oczywiście ona. Snajperica jedna. Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt. A kto mnie atakował? Stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Słuchaj, ja nie lubię ciebie, a ty mnie. Ale jest w tym budynku z twoim klientem. I jeśli czegoś nie zrobimy, zabiję go. Możemy walczyć ze sobą albo z Lee. Zdecydujmy się. Dobra, z tobą. A ty pójdziecie na randkę. Co? Czyli sojusz. Dziękuję. Umowa stoi? Pomożesz mi uwolnić Normana. A później zobaczymy. Może być. Przekako. I kompletnie odjechał. Co to się robi? Nie no, znów. Uratuj Osborna. Porozmawiam z nimi. Fajnie mieć przyjaciół. Wreszcie. Okej, dość uciekania. Pora to skończyć. Nie działa coś, halo. Napad mi się wyłączył. What? Czekajcie. Halo, halo. Teraz działa, działa, padzik. To jakiś obłęd. Muszę jakoś dotrzeć do Martina Lee, którego znam. Który zbudował Fist. Kurde, on tak to zdupił? Mogę iść tylko w dół. Niezły skurczybyk. Dzień dobry. Odejdź, Spider. O nie. To sprawa między mną a Osbornem. Cię mnie wrzucił. Wiem o wypadku. Wiem, co stało się z twoimi rodzicami. Wypadek? Mówisz zupełnie jak Osborn. No, bym miał tu nie wpadać. Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborn ze mną zrobił! To było dawno temu. Skup się na teraźniejszości. Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni. By uczcić ich spuściznę. Są pewnie dumni. To uczynił. Osborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin. Maska diabła. Lee pielęgnuje w sobie ból i gniew. To daje mu moc. Rodzice. Chwilę wcześniej. GR. To jest jedyna próbka. Wyzwali? Nie! Nie!
Martinie! Słuchaj, naprawdę przepraszam. O-o. To był wypadek. Ja... Nie, no nie zabijaj go, podwójca jest. Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Martin! To nie przywróci ci rodziców. Czemu ciągle próbujesz ocalić tego cholernego dupka? Próbuję tylko cię ocalić. Au. Nie daj się ponieść zemście. Zwalcz ją. Nie da się. Nie da się być arena, no. No to witam w kuchni. Na pierdzielance, tak? Osborn musi zostać. No dobra. Już zbyt długo, niczym rak toczy to miasto. Osborn zasługuje na sprawiedliwy osąd. Ty mu go nie zapewnisz. Nigdy nie przestanę. Matliuś. Oj do tatusia. Masz komputerem, monitorem. Ty się hamuj, dobre? Ty skurczypyk, kto obronił? Auć. To coś to na niego działa, nie? Gdzie on się wdupił? Nie, to mu nic nie da. Tym trzeba go piznąć i dopiero teraz. Dobra, mój atak. Będziesz odpowiedzialny za zbrodnię Osborna. Nic za kogo nie będę odpowiadał, halo. Może pajączki, żeby mi trochę powalczyły. Nie, to było głupie w sumie, co zrobiłem. To ma odporne. To też. To jest zwykłe, te pajączki. Dobra. No i słabnie, skurczybyczek. Walcz to, Martin! Możesz stąd wyjść! Nie zabij tego. Osborn ma. Wiedziałem. Ja pierdziu, coś ty to boż. No, no, no. Tak się bawisz? No dobra. Martin, wiem, że możesz pokonać demona. Pokonać demona? Skurczy byku jadę, no. Uciekaj! Dawaj! To jest wielki demon. Wielki demon. Dobra. Atakujemy Matygolinie. Ty i Osborn spotkacie, to już prawie koniec. Koniec? Już padasz? No to mam nadzieję, że też. Dobra. Auć. Moja wola jest silniejsza od twojej. Nie, to mu nic nie robi. Nie mogę się poddać. Ledwo zipię. Jak ledwo zipiesz? Masz całe HP, masz prawie. Co, Matiś? Mati, co tam, Matli? Skurczy byczku. Auć. Ty,
Ten matylnik za chwilę mi w pierdzie wpuścić tak solidny, że normalnie nie stanę za. No ale już pada. Nie. No i tu pajaś. Albo i nie. Zostaję go w czachę. Nowe traci się na liczy najlepiej. Pokonaj Lee. Pokonany. Osborne musi zapłacić. Wiem. Ale to nie w porządku, Martin. Nie. To Tavius? Oczywiście. Do niczego. Dawaj. Nice. Ale ona stucze, ja pierdzielę. Oto. Ogarnij dupę. A ty nie jesteś Peterem. Nie. Norman. Wsadzę ci to w dupę. Nawet nie wiesz, jakie to satysfakcjonujące. Gotowy na ostatni akt? Na ostatni akt, czyli ostatni... Okej. Okej. Spider-Manie! Co z randką? Hej. Gdzie jest Otto? Uciekł. Nie martwiłabym się nim teraz. Jedźmy do szpitala. Nie, żadnych szpitali. Żadnego z szpitala. Jesteśmy mocni przecież. A, tutaj pewnie nas zdadzą. Spider-Man! Zawołaj ordynatora. Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Ja głównie. Okej. Chcesz w papę? Wyszedłem z wprawy, ale spróbuję. Przynieś maski i rękawiczki. Dobra. Wszystko to sterylne. Dziękuję. Podziękujesz mi nie umierając. Okej, a potem gdzieś chciała mnie zabić znów. I MJ przyszła. O mój Boże. O nie, ona się szkapa, że to my. Ciekawe, czy nas zabije tamtą MJ. Przeżyje. Musi odpocząć. Wiem, że i tak przeżyje, bo dwójca jest przecież. Na chwilę spadnie. Ostrożnie! Gdzie jest May? Gdzie jest kto? A ciocia?
May. Mówią, że zostało jej mało czasu. Dokąd idziesz? Muszę znaleźć Otto Mazurowicę. Nie wiem, czy go pokonam. Pokonamy go. Może i nie. Może Spider-Man potrzebuje pomocy Petera. Co? Peter skonstruował te ramiona, tak? Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. Już mi lepiej. Bierz ich, tygrysie. A ten pajęczek sobie chodzi cały czas. I go nie poczuła na ręku, nie? Delikatnie, ale włochaty. Co tam ma za numer? 47 czy 67 to było? Czy 80? To też nie to. No jakiś numer miał znaczenie, co ja wiem. Tylko który to był? Fajny pajączek, nie? Dobra, Marca użyje pająk, więc będzie się teraz latał jak... MJ ma rację. Stworzyłem interfejs neuronowy, więc mogę go też zniszczyć. Na pewno znajdę coś w laboratorium. Będę coś gadali, czy nie zbyt? Chyba nie. No chyba, że teraz się coś odpali. To nie wjadę do tego momentu. A już za późno, jak się coś wyodpaliło. Uwaga, twoja ostatnia szansa na ulepszenia sprzętu i umiejętności przed zakończeniem. Aż wszystko na 100%, halo. Tylko fabuła, tylko na 100% muszę dobić. Tak naprawdę. Dobra, jak go pokonać? Dokonaliśmy przełomu. Teraz muszę to zniszczyć. Z pomocą własnego wynalazku. Tak by było, nie? Nowy kostium. Projektuję na pewno. Czarny, czarno-czerwony by był lepszy. A szybko mu to zajęło, nie? Wydruk 3D. Otto. No to nieźle. Chcesz, żebym błagał? Na kolana. I do rana. Świat pozna prawdę, zanim pozbierają cię z chodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja... nigdy... Co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwach! Ciekawe, czy
dwójce nas wyda, bo tak zakończenie dwójce ma takie trochę, że chyba nas nie wyda, nie? Kim jesteśmy? Prawdę. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie. Ale sobie grabi. Taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy. Taka jestem prawda. Nikim od to. Zawsze będziesz zerem. Łaza. A nie, to nie ten film. Spider-Man, Spider-Man. Otto! Oddaj surowicę. Otto. Całe życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. Tylko ciągle. To nie ze mną powinieneś walczyć. No i w dupie. O kurwa, już? Zostało mało czasu, proszę! Nie oddam surowicy, dopóki Osborn nie zapłaci za swoje! Ale mamy kurna tala. Ty! Hamuj Downa. Ile ty masz lat? No patrz! Przejebany skurczybyk. Przecież już pogrążyłeś Osborna! Nie! On zawsze wychodzi z opresji cało! Niech najpierw straci wszystko! 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 No skur... Dawaj! Widzę, że masz nowy kostium! I co z tego? Znam twoje słabości! Nie mam żadnych! Jak on mnie robi, jak na naleśnika? Dobra, szybki atak. Auć. Marnujesz tylko mój czas! Trochę w sumie też fakt. Na razie obrywasz odtuś. A druga runda, tak? Ruchy, ruchy. A nie, ja go ma po prostu tym przypierdzielić. Dobra. Oto. Umierają ludzie! Potrzebują tej surowicy! Auć! Uleczę to miasto, kiedy Osborn upadnie! Upadnie? Okej. Okay. Ale razem z nim, dobra. Dobra. Sij mi pałę. No weź się kurwa odsuń! Dobra, moc kostiumu pełna, nie wiem co na mnie robi, ale dobra. Co stało się z człowiekiem, który chciał pomagać ludziom? Ten słabeusz? Frajer? Już boli! Frajer? Wypadza Link. No właśnie, kończy już to. Aj, fuck, do góry,
O, trafiłem go jednak trochę. Myślałem, że go nie trafię. I po cipie. Auć. Sieci nam zepsuł. To naprawiam się na mnie. Maski nie mamy. Prawie. Wiedziałeś? Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś! Jak ty, Otto? Wiedziałeś! Nie pozwolę ci wygrać! Za późno. To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej niż dla mnie! Co, kolejna runda? Nie widzisz, ilu ludzi już zraniłeś? Nigdy tego nie zrozumiesz! Kurna. Tak jak ja! Kurwa, unik zrobiłem, nie może być. A ja się Peter wkurzył na... Nie rozumiem, jak ojciec, nie? Auć. Proszę, pomyśl o tym, kim byłeś. Jego już nie ma. Nie możesz mnie ocalić. Mogę. Sam będziesz musiał to zrobić. Byłeś moim bohaterem. I ojcem. Nie znaczyłeś. Dawaj. Dlaczego mnie do tego zmuszasz? No szkudzi chyba, oczywiście. Mieliśmy zmieniać świat! No świat, a nie kurne robisz. Wyglądasz na zmęczonego, Parker. Nie zmęczony. Zraniony. No właśnie. Kurna, nie da się tego wyłączyć, nie? Otto! Przestań! Au! Parker, jeśli chcesz zmienić świat... Jak pad wibruje. ...w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. W pełni się z tobą zgadzam. Nice. Surowica. Kuźwa, faktycznie surowicę miał. To zapomniałem. W tym upadku to ja nie wiem, czy ona pękła. Cała? Peter, traktowałem cię jak syna. A ja ojca. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz. Nie wrócę. Cała reszta. Ja odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś. Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność. Mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają. Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie mylisz się! Z
zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłeś! Tak, oczywiście. Masz rację, Peter. Teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. No to mówi na poważnie, czy udaje? Razem to naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! I tak cię zamkną. Proszę, Peter. Wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę twojej tajemnicy. Na 100%? Zrób to, co uważasz za słuszne. Tylko to nam zostało. Peter? Nawet jeśli boli jak diabli. Peter, dokąd idziesz? Peter! Czy on na pewno nas nie wyda dwójce? Bo tak pod koniec tak wyglądało, jakby faktycznie was nas nie wydał, tylko Osborne musi podążyć własną ścieżką i jak to było? Straty, nie? Czyli będzie Spider-Man 3. Tylko kiedy, nie wiadomo. Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Ile to potrwa? Godziny. Może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli? Nie starczyłoby dla pozostałych. Dam ci chwilę. Peter. Wszystko będzie dobrze. Mam tu odtrutkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz bratanka. Wiedziałem, że wiedziała. Wiedziałaś? Wiedziałaś? No, oczywiście. Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. A to na tak zginęła. Inaczej w komiksie, a inaczej w filmie, nie? A inaczej w grach też. I odeszła. Kurde, COVID.
Gdzie oni to dawają? W rękę? My to w ramie mieliśmy. Ben Parker i May Parker. Otto. Ciekawe, czy on się zemści w trójce, naprawdę. 3 miesiące później? Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje! Dzięki. Wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. Mhm. A właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni. Spiderman w kucharzem. Przepraszam, ale jesteś naukowcem i to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto, tak więc... No tak. W sumie robisz obłędne kary z kurczakiem. To prawda, ale pierożki mi nie wychodzą. Wyjeżdżasz? A, moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. Wprowadzaj się do mnie. Nie? Mógłbyś też mieszkać u mnie. Jej! Wiedziałem. No chyba, że nie chcesz. Nie, chcę! To znaczy tak. To znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę. Boże, chcesz. Ale... O ile ty chcesz. Tak. Tak. Zawsze tego chciałam, Beat. No i upi. Kiedyś dzieciątko. Kiedy małe Spidermanki? I wsilinę ją. Znaczy co? I koniec gierki. No i oczywiście zostają nam jeszcze 3 DLC-ki. Nie można pominąć nic. Ej, a mogę, kurde. Jakimś ekspertem, ale sęk w tym, jak ją zaprosisz. Za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? Może być tutaj. Dobra. Słuchaj, Pete. No? Chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No... Dzieje się coś dziwnego. Z moim ciałem. Nie gadaj. Spider-Man. Coś w papę? No wiesz, jesteś w takim wieku, że twoje ciało zaczyna się... Niedorastanie. Wiedzieć, mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach na przykład... Nie to. Pokażesz? Wiesz co, chyba lepiej będzie, jeśli ci pokażę. Nie. Co, myślisz, że mu dupę pokażę? Trochę dziwne, nie? Czy ja wiem? A w którym momencie on wiedział w ogóle, że Peter jest Spider-Manem? Czy on się dopiero teraz dowiedział? Pomiń. Czy coś jeszcze? Tak. Spider-Man 2 oczywiście. Którą będę kupował konsolkę, tylko nie wiem kiedy. Venom.
będę szukał dalej. Znajdę to lekarstwo. Na pewno. Mam nadzieję, że z ciebie będzie kurde z tego goblina. Że z ciebie się zabi goblin, a nie z kurna z Harego, co zabije pod koniec dwójki. Naprawdę. Ukończony trzeci akt. Jupi! Wojna i pokój. Spider-Man Remastered. Gratulacje. Udało ci się ukończyć główną linię fabularną. Która przygody trwa? Możesz teraz zmienić porę dnia w stanie badawczych. Możesz również zacząć od nowa przygodę na najwyższym poziomie trudności lub rozpocząć nową grę plus. O to mi chodziło, żeby sobie zagrać to później od nowa, tylko... No i pięknie. Kostium anty... Kurna, ile tych kostiumów się teraz dodaje? No bez kitu. Zgłoszono rozbój z bronią w ręku. Potrzebne jednostki. Nie. Miejsce koło Grand Central. Ja to muszę robić? Bo chyba już nie. Nie muszę, dobra. No to gitarka, nie? Oczywiście jest kostium w majtach. Kostium Otto, co my tak walczyliśmy. I reszta to... Co to robi? Rozpoczęcie nowo... I ja tam wolę to dać. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, się z wami żegnam. Do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć! Jeszcze się zbuguj pod koniec. Juri, wróciłaś! Co z twoją mamą? Świetnie, na tyle dobrze, żeby znów narzekać na brak wnuków. To co, wybierzesz się na te wakacje? Odbiło ci? Nie mam na to czasu. Apokalipsę odwołano, co oznacza, że w mieście jest co sprzątać. Uciekinierzy z Rikers, demony. Słyszałam też, że ludzie Fiska planują wrócić do gry. To chyba poważna robota, ale damy radę. Nie ty. Tak trudnemu zadaniu podoła tylko... Spider-Cop. Sama to powiedziałaś! I nawet takim głosem! Skończ, zanim będzie niezręcznie. Lubisz mnie! Naprawdę mnie lubisz! No i jest niezręcznie. Ruszajmy, mamy robotę. Nie mogę się doczekać. Spider-Cop obserwuje miasto. Rozłączy się zaraz. Rządzę tuż pod łagodną powierzchnią. A co ja zrobiłam? Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć! Widzimy się kolejnym w DLC-ku teraz.